No po prostu to jest dziarma, no. A skąd wy się znacie w ogóle? Poznałyśmy się na pierwszym festiwalu Youngstars w 2014, coś takiego, czyli to było jakieś 4 lata temu. Nie miałyśmy później jakoś specjalnie kontaktu, robili tak troszeczkę z nas jakieś konkurentki w branży, bo byłyśmy takimi idolkami nastolatek i gdzieś tam nie miałyśmy kontaktu. I odświeżyłyśmy to parę miesięcy, spotkałyśmy się przy winku, no i okazało się, że tak naprawdę jesteśmy bratnimi duszami. No i tak zostało. Ja bym jeszcze rozwinął wątek dotyczący odświeżenia. Jak doszło w ogóle do tego odświeżenia? Przez Instagram. Przez Instagram jakoś tak sobie zaglądałyśmy do siebie na profile, odpowiadałyśmy na swoje relacje, na Instastory, wiecie, takie odświeżania znajomości w XXI wieku. No i w końcu się spotkałyśmy i tak jak mówię, no, okazało się, że mamy tyle wspólnych tematów, dużo podobnych przeżyć, że dogadujemy się świetnie. Podobnych przeżyć, czyli? No, różnych przeżyć z wytwórniami, różnych przeżyć z menadżerami, takich rzeczy, które dla młodej artystki są bardzo ciężkie, bo sprawy, które spadły nam na głowę w wieku kilkunastu lat, no nie były sprawami pod tytułem tylko i wyłącznie matura i szkoła, ale potężne umowy, konsekwencje pieniężne, prawnicy i jakieś straszenie sądami, więc no działy się u nas różne rzeczy, u mnie w szczególności i u niej podobnie. No i pożaliłyśmy się sobie wzajemnie i okazało się, że miałyśmy to samo i obydwie jakby wyszliśmy na prostą, zaczęłyśmy jakby siebie na nowo. No proszę bardzo, całkiem jest nieźle.